godziny 12 LBN Lublin i w tekście też o tym piszemy. I tam w tekście mamy taki, tak napisałem taki wers razem z Pawłem, zresztą pisaliśmy razem ten tekst i muzykę też do tego numeru zrobiliśmy. Tekst jest taki, że to jest miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. To znaczy, że ludzie, że to jest miasto wielu ciekawych, super ludzi, ale jednak mimo wszystko z jakiegoś powodu większość naszych znajomych i zdolnych ludzi musi stąd wyjechać, żeby osiągnąć jakiś sukces. Miasto Lublin kojarzy się z tą perłą i nam też się kojarzy z wieloma super chwilami z młodości. Wena, ale tak naprawdę dobry humor, bo dobry nie ma humor. Czegoś takiego jak wena, tylko jest coś takiego jak dobry humor. I nie? Jeszcze praca. Praca i dobrzy ludzie naokoło. Wydaje mi się, że oni to też dobry humor. Ale też nakręcają. Powinni totalnie się niczego nie trzymać i po prostu robić to, co czują. Uważam, że jak się za bardzo czegoś trzymasz, to wtedy jest, jakby stajesz się kopią kogoś. Koncerty chyba. Jak są wakacje, to zdecydowanie wolę koncerty. W sensie impreza, jeździ się ze znajomymi, jest kontakt z ludźmi, to jest super. Ciężko mi powiedzieć, ale koncerty... Jest duży stres przed koncertem, w studiu nie ma stresu w ogóle aż takiego. To jest... I to jest właśnie problem. Na koncertach jest szybszy efekt, no grasz przed ludźmi i za półtorej godziny schodzisz i masz już jakby odbiór. Odbiór masz jakby w czasie rzeczywistym. Przygotować tak, a w studiu tworzysz jakby dla siebie trochę i potem dopiero się spotykasz. A też tworzysz po to, żeby grać te koncerty. Tak, dokładnie. Czyli jednak koncerty. Ulubione, nie wiem, ale... Jeżeli chodzi o smak, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale na pewno jest takie miejsce w Lublinie, które nazywa się Perłowa. Chyba? Perłowa, tak? Perłowa tam są. I tam są różne smaki tej perły. Tam, i tam rzeczywiście naprawdę... są super. To jest... Gdyby takie można było kupić w sklepie wszędzie, to myślę, że... Najlepsze piwo w Polsce! Zróbcie hałas do tego piwa! Wszyscy razem krzyczymy: Perła! Perła!